Zwiedzanie słowackiej Małej Fatry rozpoczynam od przejścia przez niezwykle urozmaicony szlak, a mianowicie Janosikowe Diery. Janosikowe Diery to zespół głębokich, krętych wąwozów, przez które przemyka erodujący potok. Dzielą się na dolne diery, nowe diery oraz górne diery. Słowacy doposażyli szlak, dodając sporą ilość mostków, drabinek oraz poręczy. Całość jest całkiem imponująca i zaskakująca. Na szlaku trzeba uważać. Pomimo, że wszystkie trudniejsze miejsca są zabezpieczone poręczami i drabinkami, to skały są tutaj mokre, więc o niekontrolowany upadek jest łatwo. Warto nabyć ubezpieczenie w Słowackie Góry, które ewentualnie uchroni nas od rachunku wystawionego przez służby ratunkowe. Z pewnością niektórzy z Was będą zastanawiać się, skąd najlepiej rozpocząć wędrówkę na Janosikowe Diery. Szlak można rozpocząć w miejscowości Biały Potok lub Stefanowa. W obu przypadkach parking będzie kosztował kilka euro, zazwyczaj jest to kwota 5 euro. Samo wejście na szlak jest natomiast darmowe. Nazwa szlaku nawiązująca do Janosika nie jest przypadkowa. Urodził się on na Słowacji w nieodległej wsi Terchowa w 1688 roku. To tutaj grabił i łupił bogatych, niekoniecznie też rozdawał złoto biednym. Dziś jest symbolem regionu i na wjeździe do Wratnej Doliny odnajdziecie jego pomnik o całkiem sporych rozmiarach. Najpiękniejszym odcinkiem dzisiejszej wędrówki jest spacer przez Górne Diery. Szlak wiedzie tutaj wzdłuż 9 wodospadów. Mały Rozsutec to szczyt, o którym śmiało można powiedzieć mały, ale wariat. Położony w Małej Fatrze masyw już z daleka przyciąga wzrok. Niektórzy uważają nawet, że to właśnie na ten szczyt prowadzi najtrudniejszy szlak w całej Małej Fatrze.
Strome, skaliste ściany i ubezpieczone łańcuchami fragmenty ścieżki zachęcają do odwiedzin. Nazwę szczytu Mały Rossutec można przetłumaczyć jako Mały Rozsypaniec, co w pełni oddaje wygląd i charakter szczytu. Jest on bowiem nieco rozległy, bez wyraźnego, wybijającego się wierzchołka. Jeśli dodać do tego skalisty charakter wejścia na szczyt, faktycznie wygląda to tak, jakby był utworzony z rozsypanych skał. Niestety nie mogę pozwolić sobie na dłuższe delektowanie się widokami, ponieważ chmury zwiastują zbliżające się opady deszczu. Ba-dum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